Komisarz Jagoda Eckert, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. Dzisiaj jesteśmy w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Legnicy, gdzie pan Mirosław Serafin, kierownik działu przewozu, opowie nam o bezpieczeństwie seniorów w autobusach. Zacznijmy może od początku, kiedy senior znajduje się na przystanku autobusowym i oczekuje na dany autobus po to, żeby dojechać bezpiecznie do domu. W jaki sposób ma prawidłowo wsiąść i bezpiecznie do tego autobusu? Pasażer, który oczekuje na przystanku i widzi podjeżdżający autobus, powinien zachować bezpieczną odległość od krawężnika, a następnie po zatrzymaniu autobusu i otwarciu drzwi powinien wejść do autobusu. Zalecamy pierwszymi bądź drugimi drzwiami, gdzie w pobliżu tych drzwi są umiejscowione siedzenia dedykowane właśnie dla pasażerów, dla osób starszych, niepełnosprawnych. Siedzenia, kolor tapicerki tych siedzeń jest w kolorze czerwonym. Siedzenia są dostępne z tak zwanej niskiej podłogi. Wyposażone są, składane podłokietniki w celu ułatwienia zajęcia miejsca siedzącego. A jeżeli taki senior słyszy sygnał podawany przez kierowcę do tego, gdzie już te drzwi się zamykają, żeby ruszyć, to jak ma zachować się taka osoba, która próbuje jeszcze wsiąść do tego autobusu? No, w celu zachowania bezpieczeństwa zapis regulaminu mówi wprost, że zabrania się po usłyszeniu sygnału dźwiękowego przy zamykaniu drzwi podjąć próby wsiadania bądź wysiadania z pojazdu, bo właśnie w takich momentach dochodzi często do tak zwanego przyczeszenia tej osoby. Mieliśmy takie przypadki w Legnicy, gdzie kierowca w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszego musiał nagle zahamować i wtedy pasażerowie, którzy nieprawidłowo trzymają się też jakichś uchwytów w autobusie, mogą polecieć do przodu. Niestety dla seniorów kończy się to głównie jakimiś złamaniami, bo dla młodej osoby zazwyczaj zakończy się to jakimś guzem lub drobnym urazem. Dlatego też porozmawiajmy, w jaki sposób ci seniorzy, jak nie mają tego miejsca siedzącego w autobusie, prawidłowo i bezpiecznie mają poruszać się w autobusie. Tak. Pasażer, senior, który wejdzie do autobusu, musi o tym pamiętać, że niezwłocznie po wejściu do autobusu, nawet podczas poszukiwania wolnego miejsca siedzącego, winien trzymać się poręczy bądź uchwytów, bo w każdym momencie może dojść do takiej sytuacji gwałtownego hamowania. I też prosimy, że podczas jazdy autobusem, aby pasażerowie nie przemieszczali się w autobusie. Prosimy również o to, że w przypadku dojazdu autobusu do przystanku, na którym pasażer chce wysiąść, poczekać do momentu zatrzymania autobusu i wtedy właśnie dopiero podjąć próbę wyjścia z autobusu. I też właśnie jak będzie sygnał do zamykania drzwi, to żeby jednak nie wysiadać. Do czego zobligowany jest kierowca, który widzi na przystanku seniora, który ma problem z poruszaniem się lub osobę niepełnosprawną? Kierowca, który zatrzyma się na takim przystanku i widzi takie osoby, ma obowiązek obniżenie autobusu, tak zwanego przyklęku, obniża podłogę i to ułatwia wejście pasażerom do autobusu. Jest to dedykowane głównie dla osób właśnie starszych, mających problemy z poruszaniem się, dla osób z niepełnosprawnością, a także dla na przykład matek z małymi dziećmi. Czy to są jakieś specjalne miejsca w autobusie, gdzie te osoby mają stać? Miejsca są oznaczone piktogramami, czyli jeśli to będzie na przykład mama z wózkiem dziecięcym, to ten wózek musi stać w przedziale do tego przeznaczonym. Są odpowiednie piktogramy. Miejsca dla osób starszych bądź z niepełnosprawnością też przy siedzeniach w tym innym wspomnianym już kolorze tapicerki oznaczone są piktogramami, tak? No a jeszcze taka rada, że w przypadku, kiedy na przykład te miejsca są zajęte przez osoby nieuprawnione, to można się zwrócić do obsługi autobusu, czyli do kierowcy, o pomoc w egzekwowaniu tego wolnego miejsca. I tutaj też należy pamiętać o tym, że faktycznie jak mama czy tam babcia porusza się autobusem z wózkiem, to należy na pewno w tym wózku
wcisnąć hamulec po to, aby właśnie podczas zahamowania wózek nie poleciał nam do przodu, nie przesuwał się też, tak, w trakcie jazdy. To jest też bardzo ważne, żeby ten wózek cały czas trzymać, żeby on nie zmieniał nam w ogóle tej pozycji takiej i nie zagrażał też małemu dziecku w podróżowaniu. Tak, jeszcze mam jedną uwagę co do obsługi osób z wózkiem dziecięcym, czyli wsiadamy do autobusu, mama wsiada do autobusu przodem wózkiem, tak, zajmuje miejsce, kończy podróż i tu jest bardzo ważny moment. Wysiadamy zawsze, że najpierw wysiada pasażer, tak, czyli mama, i wózek dopiero bierze na siebie i jakbyśmy wyjeżdżali tyłem, dlatego że często, jeśli to zrobi na odwrót, podczas uruchomienia tego przyklęku może spowodować to, że gdzieś urządzi kółko między krawężnikiem a podłogą autobusu, dziecko może wypaść, tak? Dlatego zaleca się właśnie, żeby wyjście z autobusu było tyłem. A jak wygląda kwestia biletów dla seniorów? W naszej ofercie mamy bilety dla seniorów okresowe. Są to bilety 30-dniowe, 90-dniowe i ważne na 180 dni. I to są dedykowane bilety dla osób, które ukończyły 65 rok życia, ale nie ukończyły jeszcze 70 roku życia. Po ukończeniu 70 lat wszyscy pasażerowie w komunikacji miejskiej w Legnicy jeżdżą bezpłatnie wszystkimi autobusami na wszystkich liniach komunikacyjnych. Czyli też powyżej 70 roku życia, jeżeli kontroler podejdzie do takiego seniora, to senior pokazuje mu dowód osobisty i na tej podstawie porusza się za darmo komunikacją zbiorową. Czy musi też udać się tutaj do Was, aby zakupić ten bilet dedykowany dla seniorów? Bilet seniora należy posiadać przy sobie, tak, i oczywiście dokument stwierdzający tożsamość i wiek osoby, czyli ktoś, kto kupił bilet dla seniora, musi do tego posiadać dowód osobisty bądź dokument, który potwierdzi jego wiek i jego tożsamość. Natomiast po ukończeniu 70 roku życia do bezpłatnych przejazdów uprawnieni są osoby, które skończyły te 70 lat i no, muszą też pokazać dokument, okazać się dokumentem, który potwierdzi ich tożsamość i ukończenie tego wieku. A gdzie takie bilety się nabywa? Bilety okresowe te dla seniora można nabyć w biletomatach stacjonarnych. Mamy takich biletomatów w Legnicy 6, na Placu Słowiańskim po jednej i po drugiej stronie, na ulicy Pocztowej po jednej i po drugiej stronie, na Wrocławskiej przy Urzędzie Skarbowym oraz na Piłsudskiego przy tak zwanym tym ryneczku na Galaktyczny. Oprócz tego takie bilety można zakupić w aplikacjach mobilnych z biletem bądź MPAI oraz w naszych punktach handlowych. Jest ich w Legnicy 5, czyli Domejki MBK w siedzibie tutaj spółki, na Najświętszej Marii Panny w kiosku ruchu naprzeciwko dawnego Manhattanu. Również możemy taki bilet nabyć przy wejściu na perony na dworcu PKP, na ulicy Śląskiej, w naszym punkcie handlowym. A jak bezpiecznie taki senior jeszcze ma podróżować autobusem z jakimiś torbami podręcznymi, z zakupami, z rzeczami, które po prostu przewozi? Czy z jakąś torbą do szpitala, gdzie się udaje? Odpowiada za bezpieczeństwo w autobusie, za przewożony bagaż podręczny. Musi uważać tak, żeby tym bagażem, że tak powiem, nie zabrudził ubrań innych pasażerów, żeby nie zanieczyścił pojazdu. Musi zabezpieczyć go przed przemieszczaniem się. Czyli gdzie najlepiej ten bagaż? Najlepiej ten bagaż trzymać po prostu na kolanach, jeśli jest niewielkiego rozmiaru. I mam też taki apel do seniorów, kiedy jednak są zmuszeni wyjść na zakupy i zrobić większe zakupy, to aby to czynili w godzinach takich poza godzinami szczytu komunikacyjnych, czyli pomiędzy godziną 7 a 9 rano, żeby z tego nie korzystać, i od godziny 13 do godziny 16, bo wtedy wymiana pasażerów na przystanku trwa określony czas, tak, i zanim czasami ta osoba, że tak powiem, pozbiera się z tym bagażem, to często jest tak, że już jedni pasażerowie wysiądą z autobusu, drudzy wejdą, a ta osoba dopiero zbiera siateczki i to czasami dochodzi właśnie do takich nieszczęśliwych zdarzeń, że w ostatniej chwili ta osoba po usłyszeniu sygnału
próbuje wysiąść i dochodzi właśnie do przyciśnięcia drzwiami. Jakie błędy Wy jako miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne widzicie u pasażerów poruszających się autobusami miejskimi? Bardzo często podczas opuszczenia autobusu pasażer, który wyjdzie już na chodnik, często próbuje przejść na drugą stronę jezdni. I robi to często w taki sposób, że albo z tyłu autobusu, albo przed autobusem wybiega, przebiega na drugą stronę jezdni i mieliśmy takie zdarzenia, że po prostu zostały potrącone, bądź o mały włos nie doszło do potrącenia. Taki sam apel też do mam z wózkami, które wychodzą z autobusu, próbują przejść na drugą jezdnię i wychodząc z autobusu najpierw wyjeżdża wózek, później mama zagląda, czy nie nadjeżdża jakiś pojazd. Jeszcze jedną uwagę chciałbym tutaj, na jedną rzecz zwrócić uwagę, aby pasażerowie, którzy są w autobusie, zarówno dotyczy to ludzi młodych, jak i seniorów, aby nie zajmowali miejsc stojących, że tak powiem, w zakresie pracy skrzydeł drzwi. Bo często właśnie dochodzi do zakłóceń pracy tych drzwi. Drzwi przytrzymane potrafią za chwilę odbić, tak, albo się z powrotem zamknąć. Aczkolwiek każdy nasz autobus wyposażony jest tak zwany autorewers, czyli w momencie wyczucia oporu, przy zamykające drzwi, na przykład zamykając się, wyczują opór na korpusie ciała pasażera, ręki, nogi bądź jakiegoś tam bagażu, one automatycznie odbiją, wyczuwając opór. A często dochodzi do uszkodzeń czy do jakichś obrażeń poprzez to, że osoby starsze walczą z tymi drzwiami i wtedy właśnie są jakby, występują obrażenia. Jak tak? W krótkim zdaniu można podsumować bezpieczeństwo seniorów w komunikacji miejskiej? Naszym celem jest to, aby wszyscy pasażerowie podróżujący naszymi autobusami czuli się bezpiecznie. Natomiast co do seniorów, najbezpieczniejszym miejscem w mojej ocenie jest to przedział pasażerski od środkowych drzwi do kierowcy, czyli w przedniej części autobusu. Dlaczego? Dlatego, że w bardzo szybkim i krótkim czasie uzyska pomoc od kierowcy. Tak? Kierowca, pasażer jest w zasięgu wzroku kierowcy, który monitoruje autobus. I też jeśli pasażer się znajduje w tej części autobusu, bardzo rzadko dochodzi do tak zwanych kradzieży, czyli tutaj w tym obszarze kieszonkowcy jednak nie działają, bardziej skupiają się na tyłach autobusu albo podczas wsiadania i wysiadania, kiedy jest duży ścisk i tłok. Bardzo dziękujemy panu kierownikowi za poświęcony czas i tą ważną lekcję dla seniorów. Dziękuję również i zapraszam wszystkich seniorów do korzystania z bezpiecznego korzystania z komunikacji miejskiej świadczonej przez naszą spółkę. Dziękuję. Apelujemy do Państwa, aby poruszając się właśnie w autobusie komunikacji miejskiej w Legnicy, portfele lub inne wartościowe rzeczy zawsze przechowywać po wewnętrznej stronie odzieży. Torebki zawsze miejmy zapięte po to, aby inne osoby nie mogły łatwo po te rzeczy wartościowe sięgnąć.